Podatek bankowy od instytucji finansowych, tam gdzie był wprowadzany, miał innego rodzaju charakter niż ten, który ma być wprowadzony w Polsce. W Polsce on ma charakter wyłącznie fiskalny. Tam, gdzie został wprowadzony, miał charakter inny, miał charakter prewencyjny, makroostrożnościowy. Był nakładany nie na aktywa, ale na pasywa głównie, czyli próbował ten podatek, poprzez nałożenie tego podatku regulator bądź ustawodawca próbował ograniczyć ryzyko w systemie bankowym, szczególnie podejmowane przez operacje krótkoterminowe o charakterze spekulacyjnym. Tam miało to zdecydowanie większy sens niż ta forma, w jakiej ten podatek ma być wprowadzony w Polsce. Szczególnie, że ma dotyczyć nie tylko banków, pamiętajmy, ale często się zapomina również o innych uczestnikach rynku finansowego, w tym głównie o towarzystwach ubezpieczeniowych, dla których to może być bardzo, bardzo dotkliwe obciążenie.